Omówię zadanie pole powierzchni prostopadłościanu. W zadaniu tym na wejściu posiadamy długości krawędzi ABC z przedziału od 1 do 255. Interesuje nas pole powierzchni. Pole powierzchni w ogólnym przypadku składa się z dwóch ścian AB, z dwóch ścian AC i dwóch ścian BC. Czyli po uproszczeniu 2 razy A razy B plus A razy C plus B razy C. Przeanalizujmy przykład. Dla danych wejściowych 10, 20, 30. Nasze pole to 2 razy 10 razy 20 plus 10 razy 30 plus 20 razy 30, co daje 2 razy 200 plus 300 plus 600, ostatecznie 2 razy 1100, czyli 2200. Dziękuję.